Witamy Was, piękne, wspaniałe kobiety na naszym kręgu. Cieszymy się, że tak licznie przybyłyście. Witam Cię, Ogniu. Wspomóż tutaj nasze procesy, to co się będzie działo. Niech dzieje się to, co najpiękniejsze, to co najbardziej dla nas potrzebne. Kobiecy krąg jest to spotkanie kobiet, na którym tworzymy taką przestrzeń, gdzie możemy się wyrazić takie, jakie jesteśmy i możemy zostać wysłuchane, możemy powiedzieć i pokazać prawdę o sobie. Staramy się, żeby te kręgi były właśnie taką bezpieczną przestrzenią. W kręgach są przestrzegane zasady pewne. Jedną z zasad jest poufność, czyli to, co jest mówione na kręgu, to, co się dzieje na tym kręgu zostaje. Na kobiecych kręgach mówi jedna osoba, ta, która ma taki symboliczny przedmiot i ma to na celu właśnie stworzenie takiej przestrzeni, aby każda z uczestniczek mogła być wysłuchana. Dla mnie bardzo mocno kobiece kręgi są taką przestrzenią, gdzie odnajdujemy drogę do siostrzeństwa, do tego, żeby zmienić energetykę, jaka jest pomiędzy kobietami. Kobiety ze sobą rywalizowały, walczyły, zwalczały się nawzajem, a kobiece kręgi są odwróceniem tego, są przestrzenią, gdzie dajemy sobie wsparcie, dajemy sobie obecność, wysłuchanie właśnie. I to poczucie jedności między kobietami. Tak, i to, że jesteśmy równe. Każdy krąg wygląda zupełnie inaczej i też to, co obserwujemy, no to właśnie zawsze są te kobiety, które po prostu mają być. Na kręgach każda z nas może czuć się swobodnie, nie oceniamy się i tak naprawdę nic nie musimy. Nie trzeba nic robić, można po prostu przyjść, usiąść i obserwować, wysłuchać innych i nie trzeba nic mówić. Nie, ja bym chciała w ogóle kobietom powiedzieć, żeby wychodziły ze schematów, żeby doświadczały i żeby robiły coś dla siebie. I krąg jest takim miejscem, w którym w końcu coś robimy dla siebie, w którym możemy oderwać myśli, uczucia od swoich bliskich osób, które bardzo nam tą przestrzeń czasami zabierają, a tu jesteśmy tylko dla siebie. I tu doświadczamy, tu czujemy, tu przeżywamy, tu zostawiamy, tu się odradzamy. Ale no ja zawsze wychodzę z kręgu niesamowicie jakaś taka podbudowana, taka zainspirowana, napełniona jakąś taką nową energią. Często z różnych rzeczy jakoś nagle zdaję sobie sprawę. Mogę być słaba, mogę być zależna, mogę czegoś nie umieć, mogę czuć się taka delikatna, krucha, mogę mogę płakać, mogę być brzydka, mogę być nieuczesana, nie muszę mieć dzieci, męża. Tak widzę teraz kobiecość. Bycie kobietą. Bycie kobietą najbardziej teraz to jest dla mnie kontakt z samą sobą.
słyszenie siebie, pozwalanie sobie na wsłuchiwanie się w to, co ja czuję, kierowanie się swoją intuicją. Także bardzo zachęcamy nie bać się kobiecych kręgów, bo naprawdę warto przyjść, nawet jeżeli macie tylko posiedzieć, bo to jest po prostu obecność. Ta obecność też jest ważna. Każda dziewczyna w kręgu jest ważna. Po prostu każda. Tak. Możesz płakać.